Tej jesieni w modzie dziecięcej obowiązuje wygoda i luz. Przedszkolaki przy pomocy rodziców zabawiły się w stylistów. Efekty ich pracy można było podziwiać podczas pokazu mody. Przygotowanie tej imprezy wymagało sporo pracy. Przejścia po wybiegu ćwiczyliśmy od tygodnia. Dzieci bardzo fajnie w międzyczasie się bawiły, potrafiły, jak zresztą było widać, i przejść po wybiegu, i się pięknie zaprezentować. Mam nadzieję dobrze bawić. Czyli możemy się spodziewać kolekcji wiosennej? Oczywiście, to jest oczywiście w planach. Mamy nadzieję, że dojdzie do takiego pokazu już w przyszłym roku na wiosnę 2013. Dzieci zaprezentowały stroje na jesienną pogodę, wełniane, sportowe, dyskotekowe i balowe. Znaczną część pokazu poświęcono modzie ślubnej. Wśród prezentowanych strojów nie zabrakło również mody dla biznesmenów. Co musi mieć każdy biznesmen? Krawat, teczkę, okulary. Okulary to tak nie za bardzo. Czyli musi być ubrany elegancko? Tak. A co się nosi w takiej teczce do biura? Takie dokumenty i laptop. Małych modeli wspierali rodzice. Uważam, że dzieci bardzo, bardzo fajnie się bawiły, wczuwały się w to, co robią i mogły trochę pomarzyć o tym, że są przez chwilę kimś innym. Po pokazie wszyscy modele zostali nagrodzeni cukierkami.